Dzień dobry, ja nazywam się Mateusz Radecki. Ze mną jest Jacek Machnik, który wdraża ludzi do naszej firmy Place4You. I tematem tego nagrania są tak naprawdę ścieżki kariery, czyli to, w jaki sposób z naszą firmą można współpracować, jak wygląda ten początek i dalsza współpraca. No dobrze, Jacku, w takim razie zaczniemy może od tego, jakie w ogóle są możliwe ścieżki, jak można wystartować w tej współpracy z nami. Te ścieżki w zasadzie wszystkie prowadzą do momentu, w którym osoba jest skutecznym agentem, skutecznym sprzedawcą nieruchomości na zlecenie klienta. Natomiast początki mogą być różne i to zależy od tego, no oczywiście od tego, co ta osoba by chciała, ale też no, z czym przychodzi, jakie ma doświadczenia. Trochę w jakim jest wieku, zresztą jedno z drugim ma, myślę, też związek, czyli po kolei. Jeśli mamy osobę no, bardzo młodą, dla której być może jest to pierwsze zajęcie, kiedy ma kontakt z klientem, jest narażona na nie wiem, odmowy, czyli na takie dość trudne dla niej być może jeszcze sytuacje, to doświadczenie pokazuje, że no zresztą mamy w firmie osoby, które tą ścieżkę przeszły. Mamy kilka bardzo dobrych przykładów. Dokładnie, tak? Bardzo, bardzo skutecznym agentem. To najlepiej zacząć od czynności, która jest chyba najmniej pociągająca w tej samej pracy, czyli dzwonienia, czyli umawiania klientów, żeby się z nami spotkali, żeby się ze mną spotkali. I ta ścieżka pozwala po pierwsze nauczyć się czegoś, co jest kluczowe, od czego, bez czego w zasadzie nie można odnieść sukcesu i sprawdzenia, na ile no, te odmowy, które będą na pewno i których będzie dużo, nie uniemożliwiają mi pracy, czyli nie są dla mnie na tyle trudne, że nie mogę wykonywać takiego zawodu, więc mogę to sprawdzić. Mogę dość szybko zarobić pieniądze, bo tutaj no, celem jest umówienie spotkania. No, w zasadzie na miesiąc, co miesiąc dostaję dokładnie tak, prostu, czyli tak. Przypomina to taką... No, trochę bardzo... inaczej to wygląda w przypadku agenta. Jasne. Mhm. Tutaj mamy bardzo regularną pracę, wiem, że mam omawiać spotkania, z tym jest związane moje wynagrodzenie i minie miesiąc, otrzymam wynagrodzenie. I przez jakiś czas, no po pierwsze nauczę się tego, po drugie no, poznam cały proces sprzedaży, bo siłą rzeczy mam kontakt z agentami, biorę udział w szkoleniach, w życiu firmy, więc też tak trochę patrząc z boku mogę się do tego przymierzyć. No i kolejnym etapem jest już umawianie dla siebie i samodzielna praca. No oczywiście to jest poprzedzone... Czy ewentualnie możemy mamy czasami jakieś etapy pośrednie, bo też często jest tak, że osoby, które są w zespole wsparcia, nie czują się gotowe do tego, żeby od razu samodzielnie pracować na rynku. Więc na przykład taka osoba często zostaje albo asystentem agenta, tak? Albo no też tylko tutaj ta możliwość jest bardzo ograniczona. Mamy również takie historie, że taka osoba zostaje menadżerem zespołu wsparcia sprzedaży i dopiero później idzie tak krok dalej. Nie? Ta ścieżka jeszcze może mieć jakieś dodatkowe elementy, tak? Czyli na przykład asystować agentowi przez jakiś czas i dopiero zostać samodzielnym agentem lub no, po tej części, tym wstępie z dzwonieniem, zająć się tym od razu. Możliwości są różne. To tak naprawdę zależy od tego, na ile no, ta osoba czuje się już gotowa do tego, żeby spotykać się z klientem. Natomiast co bym jeszcze tutaj dołożył, mamy bardzo dobrą stronę takiego startu. Mianowicie nasze doświadczenia pokazują, że osoby, które zaczynają w zespole wsparcia i jak już przechodzą do pracy agenta, okazuje się, że są bardzo skuteczne. I o ile osoba, która od razu zaczyna jako agent, często potrzebuje więcej czasu, więcej spotkań, żeby i pozyskiwać zlecenia, i sprzedawać nieruchomości, to taki człowiek, który przyjrzał się tej naszej pracy trochę z innej pozycji, poznał firmę, poznał to, co proponujemy klientom i w ogóle cały model pracy, jak w niego wchodzi,
i zaczyna go wykonywać już jako samodzielny agent, to jest... Zgoda, ja bym nawet powiedział, to jest totalnie inaczej. Mówiliśmy o tym, że statystycznie, jeżeli ktoś, powiedzmy, zaczyna pracę, to w 80% z różnych powodów mu się nie udaje. Mówimy o jakieś, zaznaczam, bo to było w poprzednim filmie, to mówimy o ogólnej rynkowej tak jest, statystyce. Dokładnie, taka jest statystyka na rynku, tak jest. Mhm. To tutaj mamy totalnie inaczej, bo na razie z naszych doświadczeń jest 100% skuteczność, czyli wszystkie osoby, które przeszły przez ten etap, są bardzo skutecznym agentem. Tak, zgadza się. Okej, okay. No a jakie jeszcze mamy możliwości? Mamy taką, powiedzmy, możliwość wprost, czyli ktoś przychodzi z nastawieniem, chce pracować jako agent, poprzedzone jest to oczywiście szkoleniem, przygotowaniem, no i działa. Ma wsparcie, po pierwsze, cały czas, to myślę jest bardzo cenne. Udało się stworzyć taką kulturę pracy tej firmy, że w zasadzie on może liczyć na pomoc każdego. Każdy z kolegów podzieli się chętnie doświadczeniem. Jeżeli zetknął się z takim przypadkiem i taka osoba sobie nie radzi, mamy bardzo otwarte forum, gdzie praktycznie natychmiast może uzyskać odpowiedź, dokładnie, tak. I uzyskać odpowiedź. Może odbywać te spotkania towarzysząc jakiemuś bardzo doświadczonemu agentowi, uczyć się w terenie. Wsparcie praktycznie na bieżąco, więc jakikolwiek problem napotka, to może go bardzo szybko rozwiązać. Jasne. I otrzymać czyli, pomoc. Okej, okay. Podpisuję umowę z firmą, dostaję dostęp do materiałów firmowych, tak? Odbywam szkolenie tygodniowe, startowe, wstępne, które ty prowadzisz. Tak. Na nim omawiamy w zasadzie cały proces. Dokładnie. Koncentrując się poza oczywiście pewnymi tematami, nazwijmy to teoretycznymi, duży nacisk kładziemy na jakby zastosowanie tego w praktyce, czyli taką część warsztatową, gdzie ta osoba uczy się skutecznie umawiać takie spotkanie i skutecznie je przeprowadzić, czyli wiedzieć, co ma powiedzieć, o co spytać, w zależności od tego, na jakim etapie jest klientem. Jasne. Oczywiście na każdym etapie nauki inne rzeczy są ważne, natomiast ja to bym to tak trochę podzielił, że możemy spojrzeć na to od strony tego, że ważne jest budowanie takiego długoterminowego zaufania, czyli jakby nie tylko zdobyć jego jeden raz, ale po prostu jego wieczna, taka, znaczy może nie wieczna, ale długa kontynuacja. I na przykład ja mam tak, policzyłem sobie, że w zeszłym roku 78% mojego przychodu, jeżeli chodzi o wynagrodzenie, było od klientów, pochodziło ze współpracy z klientami, którzy albo do mnie wrócili, albo byli zarekomendowani przez tych, którzy wracali do mnie, znaczy którzy wcześniej ze mną współpracowali. O tym marzą agenci. Tak, natomiast mamy do tego narzędzie i uczymy tego, jak budować długotrwałe relacje, długotrwałe zaufanie między nami a klientami. To jest jeden aspekt. Ogólny. Druga rzecz to jest kwestia pozyskiwania ofert. Trzecia, skutecznego ich pozyskiwania. Trzecia, takiej w zasadzie rynkowej ceny. To jest jakiś taki filar, bez którego transakcja się nie wydarzy. To znaczy doświadczenia pokazują, że jesteśmy w stanie czasami swoimi działaniami wpłynąć na to, że przy cenie 1 000 000 złotych na przykład nieruchomości jednak sprzedaje się za powiedzmy 50 000 złotych tak, więcej. 5% podciągniemy. Ale 10 czy 20 to już jest to trudne, żebym powiedział, praktycznie niewykonalne, chyba że są to jakieś takie bardzo pojedyncze przypadki. Więc rynkowa cena. No i kolejna rzecz, taka dobra praca również z tym klientem kupującym, który również musi mieć do nas zaufanie i których też musimy mieć najczęściej więcej niż jednego, żeby sprzedać nieruchomość. Nie? Generalnie sukces opiera się o dobre relacje z klientem. To jest, myślę, kluczowa rzecz w naszym modelu. Stąd, tak chyba żeśmy już o tym mówili, nie bawimy się w jakieś, nie wiem, mistyfikacje, udawanie, bo klient to zauważy, jeśli straci nam zaufanie, trudno mówić o dobrej relacji. Zgadza się, tak. No i właśnie, co się dzieje po tym odbytym szkoleniu tygodniowym? Jeszcze raz na kwartał zaczynamy cykl
takiego szkolenia sprzedażowego online, gdzie agenci uczą się odpowiednich nawyków sprzedażowych. Tak? Bardzo mocne narzędzie, które no, w zasadzie zmusza do tego, żeby codziennie zrobić jakiś krok, jakiś progres, czegoś się nauczyć, coś zastosować. No i właśnie w tym modelu takiej otwartej komunikacji z resztą zespołu, tak. Tak, i z klientem. Okej. Jeszcze z takich elementów nauki mamy cotygodniowe nasze spotkania, gdzie co bardzo często omawiamy różne case'y związane i z transakcjami, o tym, dlaczego się czasami nie udało, chociaż ważniejsze jest dla nas to, co się udało i dlaczego, bo to najczęściej pomaga nam znowu tworzyć podobne tego typu sytuacje. No, no wsparcie, o tym już trochę mówiłem, zespołu, czyli na każdym etapie taka osoba początkująca wie, że no nie jest sama, jeżeli masz czymkolwiek problem, to praktycznie natychmiast może, nie wiem, wykonać telefon, poprosić o pomoc, pojechać z kimś na spotkanie, no i wie, że to dostanie, bo tak działamy. Jasne. Ja bardzo często sam zabieram na swoje spotkania osoby, które zaczynają, na albo przykład. Nawet czasami ludzi, którzy są z nami nieco dłużej, którzy mogą wtedy poprzyglądać się, jak wygląda ta praca. No, czego na pewno nie zrobimy, to nie wykonamy pracy za człowieka. Tak? Były też nasze doświadczenia pokazują, że jeżeli ja sprzedałem, bądź ja pozyskałem nieruchomość do sprzedaży, to później klienci chcą rozmawiać ze mną, a nie z tą osobą, więc tutaj absolutnie jest rola człowieka, który chce pracować z klientem. Na pewno jeszcze moglibyśmy dorzucić takie cykle, które zorganizujemy co jakiś czas, szkoleń tematycznych. Nie? Tak. No, też takich tematów. Przypominamy, no, proces sprzedaży w naszej branży jest procesem złożonym, składa się z kilku elementów, one muszą do siebie pasować. I mamy cykl szkoleń, który po kolei przez te wszystkie jakby etapy przechodzi, no rozbiera już bardzo dokładnie, analizuje, uczy, jak się zachować, co zrobić, jak zareagować. I w sposób taki jakby zapętlony dla osób, które też już przeszły przez to, powtarzamy, żeby przypomnieć. Mamy koło, które tak cały czas się kręci. Dokładnie. Plus, nie wymyślałem. No plus oczywiście reagujemy też na to, co się dzieje na rynku i czasami dokładnie. W zależności od sytuacji rynkowej dokładnie zmieniamy opony, jak trzeba, wcześniej to wcześniej i no, pojawia się jakiś moduł szkoleniowy poświęcony rozwiązaniu jakiejś kwestii, gdzie czujemy, że trzeba się tym zająć zaraz. Tak, dokładnie. Czy coś pominęliśmy? Na pewno, ale nie jestem w tej chwili sobie w stanie tego przypomnieć. Myślę, że ten proces jest złożony i chyba tytułem wstępu wystarczy. W takim razie myślę, że możemy w tym miejscu zakończyć ten temat. Jeżeli uważacie, że praca agenta nieruchomości to jest coś, co może być dla Was, widzicie na to szansę, zachęcam po prostu do umówienia się na rozmowę z nami. Dla nas jest ważne, żeby osoby, które z nami zaczynają, po prostu odniosły sukces, więc jeżeli ktoś ma wątpliwości, czy na przykład ma cechy odpowiednie do tego, żeby zacząć, czy się odnajdzie w tej pracy, czy się odnajdzie w naszej firmie, po prostu możemy iść na kawę, porozmawiać. Także zachęcam do zrobienia tego drogą tradycyjną, czyli po prostu możecie wysłać CV, albo po prostu zadzwonić do mnie, albo do Jacka. I to będzie właśnie ten pierwszy krok. Zapraszamy.